Dzień dobry, ja nazywam się Józek Targow, witam serdecznie na moim kanale Oram Józek. Dziś w programie Mali Mistrzowie gościmy Michała Nowaka i Mateusza Witkowskiego. Witamy. Dzień dobry panowie. Znajdujemy się w lokalu w Morzu, tak? Dobrze tak, mówię? W Morzu. Dokładnie. Zwany dżiniarnią przez naszych gości. I on mieści się w Poznaniu. Na Wierzbięcicach 25A. 25, a także widzów serdecznie zapraszamy. A do czego zapraszamy, no to za chwilę panowie nam opowiedzą. No właśnie, to może zaczniemy od tego w ogóle, skąd zainteresowanie ginem? Czyli najczęściej zadawane pytanie. No, tak, standardowo sobie zaczniemy. Dla nas, no skąd gin? No, lubimy gin. Dlaczego gin, a nie inny alkohol? No, kochamy gin przede wszystkim. Rośnie w siłę, więc bardzo ciekawe smaki. Zresztą jest to najzdrowszy alkohol na świecie, o czym można się dowiedzieć na naszym kanale YouTube. Oglądałem właśnie, najbardziej mnie zainteresował ten tytuł, że najzdrowszy alkohol na świecie. To tak. To do tego też dojdziemy. Wiele smaków, wiele właściwości, dlatego na pewno to jest alkohol, który będzie, myślę, niebawem, znaczy już jest w top, ale będzie tylko wyżej. No, ja bym tylko dodał, że chyba ta też miłość do roślin, nie? Myślę, Mateusz, że jakby od zawsze, czy to interesowała nas uprawa samych roślin, wykorzystanie w barmaństwie, czy w kulinariach, jak lawenda, rozmaryn, no przecież nie bez powodu nas tak nazywano też. Więc to wykorzystanie tych roślin sprawia, że właśnie gin ma wszystko to, czego najbardziej oczekujemy w smaku i aromacie, czyli zioła, przyprawy, no, rośliny. A powiedzcie mi, no bo generalnie dziś, jeżeli powiedzmy, no poza takimi standardowymi destylatami typu no, czysta, tak, no to dziś chyba najbardziej popularne są wszelkiego rodzaju jakieś tam, a powiedzmy miskacze, jak to się popularnie mówi. Skąd waszym zdaniem jest taka różnica, bo tak przynajmniej ja to odbieram, że jest duża przepaść w tym zainteresowaniu między whisky, a gdzieś tam te dżiny to są takie, albo traktowane trochę na zasadzie takiej ekstrawagancji, albo w ogóle jakieś takie, tego się nie da pić. Ja powiem szczerze, że ja sam tak przez bardzo długi czas miałem tak, że whisky ok, ale gin to tak nie za bardzo. Dopiero niedawno kolega z Irlandii mi przywiózł gin i tak pomalutku tą butelkę osuszyłem i stwierdziłem, o, to jest dobre. Przede wszystkim kultura. Kiedyś whisky kojarzyło się z czymś, co jest luksusowe, tak? No i to pozostało, jakby to ma jakby swoje odzwierciedlenie w dzisiejszych czasach, dlatego zaczęliśmy pić coraz więcej whisky. No i bez powodu whisky obecnie jest jakby alkoholem wysokoprocentowym, który jest najczęściej kupowany w naszym kraju. Ale do pewnych smaków trzeba dojrzeć i nie było takich odzwierciedleń też w kulturze, jeżeli chodzi o gin, żebyśmy go tak znali. A whisky jest wszędzie, w każdym filmie, praktycznie, czy to piją go prawnicy, w różnych filmach. Także to widać, no a wiadomo, to odciska swoją pieczę. Ale zapraszam sobie, przy filmie Jamesa Bonda gin się pojawia. No, to jest jedyny film oczywiście, tylko no, jest mowa wtedy o martini. I nikt nie myśli o tym, że jest to koktajl na bazie ginu, tylko martini jako wermut. Więc tutaj ja się z kolei nie zgodzę, ale no dokładnie. Dokładnie to jest tak, ale gin myślę będzie rósł w siłę, bo dojrzewamy do bardziej wytrawnych smaków. Nie? No zgadza się, też w Polsce jest tendencja do cukru i do słodkich smaków. Gin jest jednak, nie ma co ukrywać tutaj, mimo że jest to słodki alkohol, ale w połączeniu z tonikiem zazwyczaj daje swego rodzaju gorycz. Z tego co wiemy, to nawet produkty w Polsce są specjalnie dosładzane na nasz rynek, dlatego że my jako Polacy mamy tą tendencję do cukru, no ale coraz częściej jesteśmy bardziej fit, coraz częściej szukamy rozwiązań zmniejszania, nawet są toniki, które ostatnio są bardzo popularne, jak właśnie niskokaloryczne, ze mniejszą zawartością cukru, co też podbija bardziej wytrawność i roślinność. No i też widzimy tendencję wśród naszych gości, którzy do nas przychodzą, że no zmienia się ten smak i on bardzo mocno ewoluuje i bardzo mocno właśnie ewoluuje w Polsce. No dobra, no to macie kogoś takiego jak ja, który gdzieś tam popróbował tego ginu, ale kompletnie się na tym nie zna. Kompletnie. To od czego trzeba zacząć? Co robicie z takim delikwentem? No, trzeba zacząć przede wszystkim od szkolenia, no, które zrobiło furorę i chyba bardzo fajnie się przyjęły. Przychodzisz do nas, mówisz, że jakby chciałbyś poznać gin. Poznajesz historię, ciekawostki, oczywiście anegdoty, jest to w fajnej formie, nie takiej, że
wiadomo, daty i tak dalej, tylko naprawdę czujesz to. Próbujesz ziół, z których jest zrobione, jak one wpływają, co powoduje, że odkrywasz ten alkohol na nowo, ale od samego początku. I to jest takim fajnym elementem, gdzie myślę, każdy wraca do nas po to. Była to fajna alternatywa w czasie pandemii, gdzie nie mogliśmy działać normalnie jako gin bar. No i świetna opcja dla tych, którzy chcą spróbować czegoś nowego. Dobra, to od razu się zareklamujcie, gdzie można znaleźć, gdzie można się zapisać, powiedzmy, na taki kurs. No tak naprawdę można napisać do nas na Facebooku, do Morze, lokal na Wierzbnicach 25A, mamy też swój profil na Facebooku, jak i Instagramie, tam śmiało piszecie do nas, no i jakby my ustalamy termin, datę i umawiamy się na takie szkolenie. Też takie szkolenie ze względu na tak duże zainteresowanie będzie w naszej karcie menu, czyli przychodzisz sobie randomowo, spodobało ci się, chciałbyś przeżyć degustację, zawsze ktoś z nas poświęci ten czas, żeby taką degustację przeprowadzić, pokazać właśnie te wszystkie zioła, o których mówił Mateusz, jaki wpływ one mają finalnie na gin i czego powinniśmy w tym ginie szukać. Więc będzie można przyjść randomowo. No, staramy się cały czas to ewoluować, jest przed nami bardzo długa też droga, no bo nie ma co ukrywać. Gdzieś tam staramy się propagować kulturę w całej Polsce, nie tylko w samym Poznaniu i w samym lokalu. Ale to jest takie nasze, można powiedzieć, serce, ginu. Dobra, to wracając jeszcze właśnie do tego właśnie, jak w ogóle zaczynać z tym ginem, jak właśnie pić, to powiedzcie mi, no, komuś takiemu właśnie początkującemu, jaki byście polecili gin, czym ma się, powiedzmy, sugerować? Ja? Na kolei pić wszystko, jak leci na półce sklepowej. Znaczy tak, przede wszystkim ginu trzeba spróbować każdego. I tutaj od ceny nawet za 30 zł za butelkę do takiego po 200. Po to, żeby poczuć różnicę. Forma jak pić? Pić tak, jak ci smakuje. My nigdy nie narzucamy, jakby łączymy z tonikami, mówimy, jakie toniki dobrać do ginu. Łączymy koktajlowo, czy łączymy z produktami, które gdzieś tam sami tworzymy, ale nigdy nie narzucamy formy jak pić. Bo alkohol, jako alkohol, i to nie ma znaczenia, czy to jest gin, czy inny gatunek, został stworzony po to, żeby nam smakował. I znajdźmy takie rozwiązanie, które będzie sprawić przyjemność podczas jego spożywania. I właśnie tym najbardziej się zajmujemy, żeby szukać tej przyjemności wśród naszych gości. No i oczywiście, żeby to był w tym wypadku alkohol bazowy jako gin. Czyli na whisky z kolą się też nie oburzacie? Nie oburzamy się, nie? I uważamy, że to jest bardzo dobre połączenie. Okay. Ważne jest to, żeby pić tak, jak nam smakuje, jak mówią kanony. No, alkohol został stworzony jako przyjemność dla nas i po to trzeba go pić. Tak samo jak przychodzi do nas ktoś i mówi, że chciałbym spróbować ginu. To pierwsze pytanie, które otrzyma, to co pijesz zazwyczaj? Jaki alkohol? I wtedy na podstawie tego możemy dobrać coś, co będzie odpowiednikiem, ale w świecie ginu. A ta rozpiętość jest naprawdę duża, bo i mamy single malt gin, i mamy alkohole z chmielem, czyli jakby wszystko to można fajnie połączyć i każda osoba, niezależnie od tego, co pija, znajdzie swoje odzwierciedlenie w ginie. To ile jest tak mniej więcej rodzajów ginu? Tak, rodzajów, czy tam, nie wiem, smaków, jak to nazwać? No, smaków? Myślę, że zdecydowanie trzeba wyróżnić na smaki, nie? No bo mamy giny klasyczne, mamy giny ziołowe, to od razu mi powiedz, owocowe. Giny, tak po kolei, te giny klasyczne. To co to jest w ogóle? Co przez to rozumiesz? No bo wiesz, ja jestem zupełnie zielony, więc muszę się dopytać, nie? No, zrozumiałe. Przede wszystkim chodzi o sposób produkcji. To znaczy, że mamy pewne oznaczenia na butelce. Albo możemy coś nazwać ginem, albo London ginem. I w przypadku, gdy nazywamy coś ginem, mamy do czynienia z produktem, który może być właśnie tej wartości 30-40 zł, gdzie będzie robiony na bazie aromatów ginu. Będzie bardzo mocno wyczuwalna sosna i jałowiec, no bo jałowiec to jest element, żeby coś nazwać ginem. Musi być w przewadze aromatu i smaku. Mamy London giny, to też jakby historia samej produkcji, gdzie można powiedzieć porozumienie między botanikami, czyli jakby producentami roślin, z destylarniami, z producentami alkoholu, gdzie jest zastrzeżone, że trzeba używać tylko i wyłącznie świeżych składników, bez użycia żadnych ekstraktów. To też właśnie znowu nawiązuje do tego, że mamy do czynienia z najzdrowszym alkoholem na świecie, no bo nie używa nam ekstraktów w przypadku tego oznaczenia.
Są to dżiny o klasycznym sposobie smaku, czyli przewaga jałowca, przewaga sosny, bardzo wytrawny, zbalansowany czasami cytrusowo. I to nam właśnie automatycznie może też przejść w modern dżiny, czyli tak zwane bardzo gdzieś tam zmienione, gdzie już użyli ogórka, takie jak Hendrix, do produkcji ogórka, zgadza się? Z zwykłego zielonego ogórka? Tak, zgadza się. Zdarzało mi się czystą pić z ogórkiem, bo on wtedy zabija ten tak intensywny smak alkoholu, ale to w dżinie jak to się ma do dżinu? Dodaje aromatu, dodaje świeżości, jakby każdy składnik w ogóle w dżinie ma... No nie do końca, bo każdy składnik ma w sobie jakby swoje zadanie. Weźmy pod uwagę na przykład taki tymianek. Tymianek w kuchni, w kulinariach przez kucharzy jest wykorzystywany do orzeźwienia dania. W gorzelnictwie tymianek jest świetnym narzędziem, które doda takiego ziemistego smaku, ale przede wszystkim on nie będzie miał swojego aromatu, a podbije owocowość czy cytrusowość w danym dżinie. Ale bo nie dokończyłeś, bo się dopytywałem właśnie, jak tam dalej wygląda kwestia tego podziału, powiedzmy, tego dżinu. No mamy znowu dżiny, powiedzmy, ziołowe, nie? Takimi dżinami śmiało można nazwać z basenu Morza Śródziemnego. Są to dżiny, które mają użyte składniki z tego basenu, jak rozmaryn, tymianek. Zazwyczaj w ogóle nam się basen tutaj Morza Śródziemnego kojarzy z Grecją, Turcją. Oczywiście tam mamy, nie chcę kłamać, ale jakieś 38 krajów spokojnie należy do tego, gdzie ten rozkład tych składników jest bardzo duży. Ale no przede wszystkim to, co my mamy dostępne w Europie, w Polsce i najbardziej takie produkty jak gin mare czy labra, są to dżiny, które używają bazylii z Włoch, dzięki czemu jest bardziej słodszy dżin. Używają rozmarynu, używają pomarańczy z Sycylii czy z Walencji. Każda pomarańcz ma albo jest słodka, albo jest gorzka, więc to wszystko wpływa, finalnie wpływa na ogólny smak i doprawienie. Są to dżiny, gdzie ta akurat ziołowość bardzo mocno przeważa, ale znowu jest, dzięki tej ziołowości balansujemy cytrusowość w samym dżinie, nie? Kurczę, to nie przypuszczałbym, że tego tyle jest, no to faktycznie mamy co pić. A właśnie, no bo dżin to przeważnie nam się kojarzy z tonikiem, to domyślam się, że pewnie też, zresztą nawet na waszym kanale widziałem takie odcinek, gdzie tłumaczycie właśnie, jak dobierać tonik do ginu, albo gin do tonika, w zależności z jakich proporcjach. No właśnie, no to z kolei jeżeli chodzi o sam tonik, no to właśnie te smaki też bardzo się różnią między sobą. No czy... Z czym w ogóle, bo ja zupełnie szczerze też idę do sklepu, no tonik biorę, idę, tak, do kasy. To na co zwracać uwagę? Zwracać uwagę przede wszystkim na napisy. Jeżeli mamy Indian tonic, wiemy, że będzie on klasyczny, z balansem goryczki, ale też kwasowości. Jeżeli mamy inne, owocowe, przykładowo mówiąc o takich sklepowych, mamy toniki lemon bitter, gdzie tutaj już mamy cytrusowość większą. Przede wszystkim Schweppes ma takie, chociaż Kilner już też sprowadza. Ale oczywiście jest coraz więcej takich mniejszych, które można spotkać gdzieś w większych hipermarketach bądź w lokalach specjalizujących się tonikami, tak jak na przykład my, a czasami też w różnych marketach takich mniejszych, ale gdzieś tam bardziej kraftowych. I tutaj też w zasadzie polecacie, żeby tak każdy sobie próbował i każdy, powiedzmy, gdzieś tam dobierał sobie ten gin i tonik według własnego podobania. No zgadza się, my też w sumie robimy te testy, nie? Zazwyczaj, gdzie mamy, powiedzmy, kilka kategorii toników. Tak samo w tym samym przypadku, że mamy ziołowe, mamy klasyczny, mamy owocowy czy niskokaloryczny i dobieramy do różnych rodzajów ginów i próbujemy, w jaki sposób dany tonik wpłynął na nasz gin. No bo to też jest ważne, o tym też będziemy opowiadać w najświeższym naszym odcinku, więc no, zapraszamy. Trzeba subskrybować kanał, udostępniać. Kanał, jeszcze raz przypomnijcie, jak się nazywa? GinTonicClub.pl. No, także to widzę, mogą sobie po prostu tego chcieli czegoś więcej wiedzieć też, ale no to tak, ten świat dżinu się wydaje być niezwykle ciekawy, ale też się zastanawiam nad tym właśnie, czy on ma dużą przyszłość, no poniekąd też o tym trochę mówiliście już, żeby teraz z tej takiej otoczki trochę, powiedzmy, właśnie jakiejś ekstrawagancji go wybić, powiedzmy, właśnie, no jak coś powszedniego do picia, nie? Jak ten, ta whisky po pracy, nie?
No, myślę, że to będzie alkohol w przyszłości, moim zdaniem, dlatego, że jest bardzo zmienny i przede wszystkim można znaleźć zupełnie inne smaki. W przypadku whisky mamy regionowość, gdzie whisky z konkretnego regionu charakteryzuje się odpowiednimi smakami. W przypadku ginu jest zupełnie inaczej. Możemy mieć destylarnie, które leżą obok siebie, użyją innych składników ziołowych, botanicznych, i totalnie zmienia to charakter. Tutaj możemy mieć coś owocowego, a tutaj możemy mieć coś totalnie klasycznego, ziołowego. Tak naprawdę no, trzeba próbować, trzeba znajdywać swoje połączenia. Oczywiście są takie klasyczne, które będą zawsze pasować, ale warto gdzieś tam wziąć butelkę gino, 4 toniki i zacząć próbować i szukać tego. To jest najfajniejsze właśnie w tym ginie z tonikiem, żeby szukać. Być pewnego rodzaju odkrywcą smaku i czasem smaki, które niekoniecznie wydają nam się dobrym połączeniem, bo gin ziołowy z ziołowym tonikiem okaże się, że połączenie ich wyjdzie cytrusowe, bo gdzieś tam te cytrusy z ginu, które normalnie na czysto nie są wyczuwalne, wybiją się do góry. I to jest takie nieoczywiste, i warto szukać, bo to jest świetna zabawa przede wszystkim, nie tylko samemu, ale też w gronie przyjaciół. No to zdecydowanie może być świetna zabawa. Ale czyli rozumiem, że tak jak Mateusz mówiłeś, że te składniki, powiedzmy w dwóch destylarniach, które gdzieś tam są obok siebie, one mogą wpływać na ten smak. Czyli rozumiem właśnie, że robiony gin, na tyle ile zdążę tutaj wyłapać to, co wy mi tłumaczyliście, czyli powiedzmy robiony gin z tego, powiedzmy z tych samych składników, czyli powiedzmy, nie wiem, tam podrzucie, myślę, że teraz będę oczywiście... Jałowiec musi być, do tego powiedzmy mamy arcydzięgiel, mamy... Co? Arcydzięgiel. Co to jest? Jeden z najczęściej używanych składników do produkcji ginu, dlatego że wzbogaca smak, buduje jego strukturę, więc... Ale jak to wygląda? Co to... Jest podobny do barszczu sosnowskiego, czyli jakby do kopru, tylko dużo większy. Oczywiście barszcz, wiadomo, jest bardzo, bardzo niezdrowym. Tu myślę, że też warto dodać, że jakby arcydzięgiel, najlepsza produkcja jest, znajduje się w Polsce, przy granicy również z Ukrainą i Niemcami. Bo chodzi tak naprawdę o jakby no, najlepsze warunki do uprawy samego arcydzięgla. Czyli tak, wracając do tego, co mówiłem, czyli tak, mamy ten jałowiec, mamy ten arcydzięgiel, tak, i mamy jedną, powiedzmy, destylarnię, która robi gin, powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, na zachodzie Polski, drugą, która gdzieś tam robi, powiedzmy, w Grecji i oni robią teoretycznie z tych samych składników, ale smak może być zupełnie inny, bo ten arcydzięgiel, tak, będzie miał inny posmak, inne warunki, których dojrzewał i mamy zupełnie inny gin, tak naprawdę. No dokładnie, przede wszystkim ilość tego, ile użyjemy, pochodzenie samego składnika, no to wszystko wpływa. Przypuszczalnie biorąc na przykład jałowiec, który europejski jest bardziej aromatyczny, mimo że są mniejsze te kuleczki. Pochodzący z Azji jest, mimo że większy, ma słabszą moc aromatów w sobie. Więc to już wpływa na sam smak, a każdy składnik no to jest owoc, to jest zioło, gdzie warunki atmosferyczne mogą zmienić totalnie jego smak. Możemy mieć nasłonecznione miejsce, będzie bardziej słodkie. Mniej nasłonecznione, no to wszystko się zmienia. Ale z kolei taki master distiller, czyli osoba, która ma za zadanie to wszystko połączyć, no ma cholernie trudne zadanie, bo co roku mamy inne warunki. Oczywiście to samo jest w whisky, ale tam jest troszkę moim zdaniem łatwiej, bo mamy te destylaty, które sobie leżakują. Tutaj niekoniecznie są to zawsze świeże składniki roślin. No właśnie, no to jak już mówisz, nawiązujesz do tego whisky i do tego leżakowania, czyli w ginie też mamy takie zjawisko, że powiedzmy, nie wiem, leżakowania, odkładania go, czekania, że mówię, dojrzeje, nabierze charakteru smaku, czy po prostu jak już jest, to od razu pijemy? No ja myślę, że mamy, myślę, wiem o tym, że mamy giny leżakowane. Oczywiście leżakowanie w ginie jest bardzo ciężkim elementem, żeby nie zepsuć, może to złe słowo, żeby nie zaburzyć tej ziołowości w ginie, która jest tak bardzo ważna. Oczywiście są takie klasyki jak Peterborough, który jest leżakowany czy to w beczkach po liliecie, gdzie pojawia... To jest liliet. Liliet. Od razu mi tłumaczą.
wino ziołowe, że tak się wyrażę najprostszymi słowami, które podbije nam aromaty samego ginu ze względu na użycie arcydzięgla, które również był bardzo mocno wykorzystywane właśnie w winach ziołowych. A jeżeli chodzi dalej o giny leżakujące, dużo osób tego stara się nie stosować, bo może właśnie zaburzyć sam koncept. Samo leżakowanie dopiero po 3 miesiącach wpływa do alkoholu. Im dłużej leżakujemy, tym dodajemy takiego troszkę może drewnianego posmaku, który nie zawsze w ginie może być potrzebny, nie? Więc to też jakby jest dość mocno ciężki element, jeżeli chodzi o leżakowanie. W ogóle mówi się wśród destylatorów i producentów alkoholu, że gin to jeden z najtrudniejszych alkoholi do produkcji, chociażby ze względu na tą roślinność, dostępność składników. Są też zamienniki. Fajnym przykładem może być, że taki jałowiec kiedyś był wykorzystywany jako pieprz, jak nie było dostępu do pieprzu. Ziele angielskie również może być fajnym zamiennikiem i alternatywą do pieprzu. Bazylia może nadać nam aromatów anyżu, więc jest naprawdę bardzo ciężko nie przesadzić z jakimś składnikiem, żeby znaleźć balans. To naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu. My też nieraz mieliśmy przyjemność próbować samych destylatów osobnych z danego smaku i po połączeniu mieliśmy kompletnie co innego. Też się zdarza tak, że w ginach spotkamy 15 roślin czy 12 roślin, a prawdą jest taką, że maksymalnie osoba wyczuje w niej 6 czy 7, ale te rośliny będą miały za zadanie podbicie smaku, podbicie innych ziół. No cały, jakby, że tak się wyrażę, kwestia produkcyjna jest naprawdę bardzo ciężka, jeżeli chodzi w porównaniu do innych alkoholi. A ile lat się zajmujecie już ginem? Tak mniej więcej. No mniej więcej, może łatwiej było powiedzieć, od kiedy pijemy. No to od kiedy pijecie, no to może tak. No to tak już będzie w sumie od początku kariery, no bo każdy barman spotyka się z ginem. No ja swoją pracę za barem zacząłem w wieku oficjalnym 18 lat, więc już wtedy jakby musiałem poznać gin i dowiedzieć się, jaki jest, jakby w jaki sposób oddziałuje na koktajle, które robię, czy połączenia smakowe. Już sam wtedy był taki etap, gdzie mnie to zainteresowało. Ja trochę później zacząłem, w wieku 20 kilku lat, nie pamiętam dokładnie. Aczkolwiek gin przez długi czas był, ale w barmaństwie nie było osób chętnych do tego, żeby pić koktajle na bazie ginu, albo zawsze kojarzył się z czymś takim ziołowym. Ale to się zmienia. Myślę, że jako naród dorastamy do bardziej wytrawnych smaków. Zresztą to widać w każdym aspekcie naszego życia, myślę, takiego alkoholowego. Źle to brzmi, ale to jest na pewno prawda. Nie, bo sobie tak pytam się o to, jak długo to już powiedzmy się zajmujecie tym ginem, bo sobie myślę, że nie ma nic piękniejszego w życiu, jak sobie znaleźć pasję, z której się utrzymujemy, a przy tym zawsze mamy takie wytłumaczenie dla znajomych, bliskich i tak dalej, że no jak to, no ja muszę się napić, bo ja muszę się wiedzieć, czym tam, nie wiem, ten jałowiec się różni od tego jałowca, nie? No po prostu świetna sprawa, po prostu fajny sposób na życie. A powiedzcie mi, przy ginie też mamy, no, widać po szklaneczkach troszeczkę, czy przy ginie też mamy jakąś taką etykietę picia, w sensie odpowiednie szkło, temperatura, nie wiem, o tej kolumnie, to już nie będę was pytał, bo jest to, które z wolnikami No tutaj zdecydowanie myślę, że mamy różne rodzaje szkła. Klasyczny gin z tonikiem był zawsze podawany w klance wysokiej, typu long, ale ze względu na jakby gromadzenie aromatów, sposób picia, pojawiły nam się kieliszki hiszpańskie, typu balon, gdzie osadzają nam bardziej aromaty, przyjemniej się pije, jest inny kąt również spożywania napoju, tu się kłania tak zwana gastrofizyka, przez co jesteśmy w stanie może troszkę więcej wypić, inaczej nabrać powietrze podczas picia, inaczej poczuć te smaki. Jakby to wszystko wpływa finalnie na szkło, które dobieramy. Jak pijemy gin? Znowu wracamy do tego samego pytania, co wcześniej. My na przykład lubimy pić bez lodu w momencie, kiedy chcemy poczuć najwięcej aromatów i smaków. Wiele degustacji również się odbywa w tej temperaturze 15-16 stopni po to, żeby poczuć prawdziwe aromaty i smaki w danym kieliszku czy tam w danej odsłonie.
ale znowu wracam do tego, że warto pić tak, żeby nam smakowało. To znaczy, jeżeli chcemy napchać sobie kieliszek z pełnym lodem i nalać tam porcję ginu, dopełnić tonikiem, mimo że ten lód gdzieś tam wpłynie na mniejszą wyczuwalność smaków, ale tak nam smakuje najlepiej, to my polecamy, żeby tak pić. A ginny z kolą? Ginny z kolą... Ciekawe połączenie, na pewno doda żywowości, jeżeli ktoś nie lubi tej słodyczy, która jest w coli. Okej. Okay. Bardzo ciekawym opcją jest kofola czeska, która ma trochę większą ziołowość, co fajnie wpływa na gin lub maltański napój, który był alternatywą u nich do coli, czyli kini. Świetnie też grał właśnie z ginem. Oczywiście nie ma się co zamykać na każde połączenie, bo nawet można pić whisky z tonikiem. Także tutaj... Trzeba szukać swoich smaków ulubionych. Nie, a powiedzcie mi, no tak, kurczę, to trochę mi to wybiliście, bo mówicie, że każdy niech sobie pije jak chce, ale jest jakieś takie coś, powiedzmy, co moglibyśmy uznać za faux pas w piciu ginu, czy jesteście tego wyznania, że wolna Amerykanka nie pije? Ja osobiście jestem zdania, że nie ma czegoś takiego jak faux pas, bo jeżeli smakuje ci koniak za 16 tysięcy z kolą, to pij go z kolą. Mimo, że dobra, gdzieś tam to nam zaburza jakieś myślenie, ale no spróbuj go na czysto. Jeżeli ci nie smakuje, dodaj do niego coli. Jeżeli ci smakuje, jeżeli lubisz tak, czemu nie? Jeżeli cię stać. Jeżeli cię stać, oczywiście. No to jest takie... Bo takie trudne, ale chciałem pokazać jakby to myślenie, tak? Niekoniecznie chodzi tutaj o pieniądze, tylko o taki szok. Czyli co, czyli nie ma żadnego takiego, powiedzmy, coś, co bym mógł zrobić z tego tytułu, że nie wyobrażam sobie picia ginu, nie wiem, no. Nie ma. Z kolą. Nie ma. Nawet jeżeli byśmy się zagłębili w historię ginu. A z mlekiem? W ogóle tak naprawdę picie alkoholu mocnego z samym połączeniem mleka to jest tak zwane night cupy, czyli na samym końcu, jakby już powiedzmy chcemy iść do domu, żeby się tak dobrze do spania położyć, to polecam kieliszek mocnego alkoholu w proporcji 1:1 z mlekiem i będzie odpowiedni. Może klasko, ale mamy gin, który jest zrobiony na destylacie, jakby na alkoholu, który jest zrobiony z serwatki, czyli też z mleka. Nawet w środku widać takie jeszcze drobinki, które tam pływają, bardzo delikatne. No tak, tak. Ale w takim razie powiedzcie mi, czy na przykład z kolei mamy takie zjawisko snobizmu troszeczkę na gin, bo to jakiś czas temu rozmawiałem też, jest na moim kanale rozmowa z Maciejem Kusem, on jest znawcą piwnym i też gdzieś tam rozmawialiśmy o tym zjawisku piwnej rewolucji, to na pewno też dobrze to znacie. Ja mówię, właśnie Maciej też był tego zdania, że każdy niech pije to, co lubi i piwo niech pije jak chce. I w sumie też się go pytałem o to, czy jest takie zjawisko, znaczy, no jest takie zjawisko w tej piwnej rewolucji, takiego snobizmu, że właśnie, że koncerniaki nie, tylko kraftowe, że nie wiem, tylko i wyłącznie piwo z odpowiedniego szkła i tak dalej, a kultura ginu w Polsce już jest taka rozwinięta na tyle, że już się wytworzyło takie środowisko snobizmu. Powiem tak, jest bardzo fajna grupa w ogóle na Facebooku, Gin Polska się nazywa, gdzie właśnie są pasjonaci ginu i się wypowiadają. I zdecydowanie uważam, że nie ma tego snobizmu. Przede wszystkim każdy pokazuje swój sposób picia. Są różne rodzaje w ogóle szkła do picia ginu. Jak przedstawiłem tylko dwa, klasyczny oraz kopa, ale mamy też goblet, który jest zazwyczaj kojarzony nam ze szklanką picia do wody. Picie ginu to też znowu nawiążę do historii. Zanim powstał gin, był Genever. Można powiedzieć, że to jest taki dziadek ginu, którego Holendrzy, bo to w Holandii zazwyczaj też w ogóle na granicy francusko-holendersko-francuskiej go spożywają, gdzie albo piją do piwka, albo łączą z piwem, więc też nawiążę przy okazji do o tym, co wspominałeś. Więc to nie jest jakby złe. Nie ma snobizmu. To ciekawe właśnie, że akurat w tym środowisku, przynajmniej tak jak wy twierdzicie, że nie wytworzyło się nam takie właśnie snobistyczne, że tylko w ten sposób i tylko tak naprawdę. Wiecie, na pewno ludzie są różni. To też jest ważne, tu się już bardziej psychologia pojawia. Nie? Ludzie są różni i każdy może mieć swoje spostrzeżenia. Każdy może powiedzieć, że ktoś się z nas myli i to jest jakby normalne. Ale my i tak mimo wszystko uczymy i nakłaniamy do tego, żeby pić tak, żeby komuś smakowało. I to jest takie, można powiedzieć, trochę motto naszej pracy, no bo wiemy, że alkohol został stworzony
dla kogoś. Niekoniecznie ten alkohol może być dobry dla ciebie, niekoniecznie to połączenie może być dobre dla ciebie, ale może się zdarzyć, że trzeciej osobie czy czwartej w tym gronie akurat by posmakowało. No właśnie, panowie, bo prowadzicie sobie tutaj lokal w Poznaniu i rozumiem, że cały czas funkcjonujecie mimo niesprzyjających warunków. No tak, funkcjonujemy, dlatego że otworzyliśmy kiosk między innymi, mamy sprzedaż alkoholu na zewnątrz, mamy sprzedaż toników, jak było można robić szkolenia dla gości restauracji. Rzeczywiście nie robiliśmy szkoleń na zasadzie, bo robimy, żeby kogoś przyjąć, tylko my, do nas się przychodziło po to, żeby się czegoś nauczyć o ginie, o botanikach, czyli roślinach, które są wykorzystywane w produkcji ginu. No i też myślę, że to też troszkę dzięki temu się wypromowaliśmy w samym Poznaniu. No, oczywiście, no to był na pewno element szoku dla wszystkich, gdzie rzeczywiście te szkolenia wyglądały tak, że robiło się je po to, żeby kogoś przyjąć, a my nie dość, że przyjmowaliśmy, to jeszcze edukowaliśmy i to był element takiego fanu, bo rzeczywiście można było, tak jak wcześniej wspominałem, poczuć te zioła, pobawić się, były nagrody, były pytania, były ciekawostki, także no fajny odbiór przede wszystkim nas to podbudowało, że rzeczywiście wszystkim się to podoba, że nie tylko wyjście do knajpy, spotkanie się z znajomymi, ale też taka fajna zabawa. Bo u was też można kupić sobie buteleczkę ginu i jak sami przed nagraniem mówiliście, że macie też takie, które gdzieś tam w Polsce generalnie ciężko dostać. Oczywiście, bo jakby cały czas ściągamy, na chwilę obecną jest to około 70 ginów, na pewno półka cały czas się będzie zmieniać, ale mamy też takie dżiny, których rzeczywiście nie można znaleźć w Polsce, bo ściągamy je sami do własnego lokalu. Niebawem kolejne pozycje, już mamy ich 3. Na nową odsłonę? No, to spokojnie, też się pojawiają. W Polsce w ogóle też zmienia się, coraz więcej jest produkcji dżinu. Też czekamy na pewną, na razie jeszcze nie chcę zdradzać, premierę dżinu. Możliwe, że będzie na koniec maja. I gin wyróżnia się przede wszystkim tym, że będzie zrobiony tylko i wyłącznie z wielkopolskich roślin, ziół i owoców. I będzie też w bardzo dobrej cenie, więc będzie to gin dla każdego. No i po tym, co my już próbowaliśmy, zapowiada się naprawdę świetnie. No dobra, to powiedzcie mi, jak grubo trzeba mieć portfel, żeby przyjść do nas na zakupy? Tak jak wszędzie, ile? My zawsze polecamy taką teorię, że ile jesteś w stanie wydać, tyle przyjdź, a my sprawimy, żebyś wydał. Okej, okay. Ale nie tak zupełnie serio, bo ty mówiłeś już na początku o takich winach, tam powiedzmy około 30 zł. Jak to cenowo w ogóle wygląda, ten przedział winów? Tak jakbym chciał właśnie kupić, no, nie za drogi, ale dobry gin, powiedzmy, no to ile muszę liczyć na taką butelkę tam pół litrową, czy 0,7? No, u nas tak naprawdę przedział ten cenowy to jest od 70 do około 300. Jakby bardzo duża rozpiętość, ale każdy znajdzie coś dla siebie. Nie jest tak, że przyjdziesz, że mam 100 do wydania, albo mam budżet 100 zł. No dobra, to nic ci nie znajdę. Także jest zawsze alternatywa. No ale przede wszystkim mamy dżiny, które są rzeczywiście dobre jakościowo. No i przede wszystkim nie znajdziesz ich w zwykłym markecie, czy nawet w jakimś sklepie, który się troszkę specjalizuje w alkoholach, bo mimo wszystko jednak dżiny nie są aż tak bardzo znane. A u nas 70 różnych rodzajów, różnych smaków, a dżin jest na tyle zmienny, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też pomagamy, nie? Bo dobieramy też do dżinu, którego ktoś wybierze, toniki, pomagamy jak może smakować. Właśnie to, o czym dzisiaj też wspominaliśmy, my ktokolwiek do nas przychodzi, też staramy się uczyć, czy powiedzieć 2-3 słowa na to, jak połączyć smaki, jaki tonik dobrać. Też mamy szkło w sprzedaży, też mamy książki w sprzedaży przede wszystkim. Co prawda książki są w języku angielskim, no bo w Polsce mamy 2 czy 3 rodzaje książek dotyczących ginu. Tylko jakby wybraliśmy te, które uważamy takim, można powiedzieć, swego rodzaju kanonem. No i przyszłościowo też, nie ukrywam, myślimy o własnej, żeby taką wydać i na pewno się to zdarzy, a może, jeżeli nam się uda wszystko ładnie spisać, to jeszcze w tym roku. O, to mam literatę. A powiedzcie mi, czy jakieś przekąski do dżinu, coś takiego mamy?
tak jak mówię, do piwa muszą być obowiązkowo paluszki albo słone te orzeszki, to do winu? Jak najbardziej. Będzie u nas kuchnia, jak tylko będzie można się otworzyć. Przede wszystkim kuchnia bazująca na tapasach, ale też na pewno zaskoczymy jednym daniem. Będą też śniadania, które będziemy serwować od rana. Do tego gin. Do śniadania też prosecco, także fajnie. Fajnie na dzień po. Albo na dobry początek. Albo na dobry początek. No. Na weekendy, albo tygodnie. No, także przygotowaliśmy na pewno posiłki takie w stylu właśnie tapas, czyli też znajmy trochę filozofię, żeby dzielić się tym jedzeniem. Chcemy dawać mniejsze porcje, ale takie możliwe do podziału się między sobą, żeby jak najmniej tego jedzenia się marnowało, bo to też jest dla nas ważne, żeby po prostu nie dawać nie wiadomo jakiej porcji i za chwilę mieć talerze, które będzie trzeba wyrzucać do kosza, no bo trzeba jednak mimo wszystko też również dbać o tą naturę, nie? A właśnie, ale jakbym chciał na przykład w domu, dobra, przychodzę do Was, kupuję sobie buteleczkę, biorę sobie do tego gin, idę sobie do domu i tak właśnie w domu do tego ginu coś przekąsić. Są takie właśnie standardowe przekąski, które są tak utarte, że jak gin to zagryzamy, nie wiem, tak patrzę, że tam macie w witrynie oliwki. No właśnie, te oliwki są bardzo fajną opcją, też można u nas sobie wziąć wszelkiego rodzaju sery, które też fajnie wpływają o różnych smakach, czy to z czosnkiem, czy z rozmarynem. Gin kojarzy się bardziej z takimi wytrawniejszymi elementami. Słodkie myślę, że jeszcze w Polsce nie jest aż tak bardzo popularne, ale pracujemy nad też deserami z ginem, przede wszystkim lody, ale też inne rzeczy, które się na pewno pojawią jako taki deserek. To od kiedy będzie można Was przyjść na lody z ginem? No, mamy nadzieję, że od tego 15 maja, jak już będzie można otworzyć ogródek, oczywiście będziemy mieli ogródek na ten moment minimalny, no bo jak widzisz, jest też remont przed nami, dość mocny. No ale na lody, może też na sernik z ginem, też wiele w ogóle chcemy pokazać, że gin to nie tylko picie go z tonikiem, ale również wykorzystywane kulinarnie. Czyli nawet nie mówię o cukiernictwie, ale o tym, że można go łączyć fajnie z mięsiwem. Taka dziczyzna świetnie do niego pasuje. Oczywiście połączymy tutaj ze smakami, które uznamy za słuszne, ale dopiero będziemy mogli o nich opowiadać bliżej otwarcia i bliżej przygotowania dokładnie karty, nad którą cały czas mocno pracujemy. A powiedzcie mi, bo teraz nie pamiętam, że się... Nie pytałem się o to właśnie. Skąd w ogóle się wzięła kultura ginu, kultura picia ginu? No, gin... Ten temat w sumie ominęliśmy. Mhm. No, gin zasłynął w Anglii, tak naprawdę. Nawet doszli do tego momentu, że mieli bardzo duży problem z nim, dlatego że no, stał się alkoholem ogólnodostępnym, tanim, słabej jakości, więc piło go całe społeczeństwo na umór. No i wtedy powstała prohibicja, że prohibicja to jest taka bardziej amerykańska nazwa. Tam to się nazywało Gin Acta, gdzie musieli to skrócić, między innymi dlatego powstał ten London Gin, czyli alkohol dobry jakościowo, gdzie no, jego cena troszkę wzrosła, przez co nie było stać tą najniższą warstwę społeczeństwa. Wtedy zaczęto propagować też picie piwa w Anglii. No i tak to się właśnie połączyło, dlatego jadąc do Anglii, teraz obecnie najwięcej piwa, później oczywiście gin też znajdziemy. No i tam zasłynął. Połączenie z tonikiem, oczywiście tutaj wyprawy też Brytyjczyków do kolonialne, przede wszystkim do Afryki, gdzie natrafili na malarię, a tonik to nic innego jak woda gazowana z chininą. Więc chinina zwalczała malarię. No i tak Brytyjczycy, mając gin, musząc pić tonik, zaczęli to łączyć. Okazało się to świetne połączenie, nie? Które spite w sumie do dzisiaj. I do dzisiaj jest uznawane za lecznicze. No, oczywiście. My też. I pomaga nie tylko na choroby, o których mówiono wcześniej, ale też na sam COVID. Niesprawdzone, ale my czujemy, że tak jest. Tak, ja czuję, że to jest akurat ta wersja, którą pewnie najbardziej przemawia. To jest dobre lekarstwo. A powiedzcie mi, a są jakieś takie mity wokół, powiedzmy, ginu, które gdzieś tam funkcjonują? O tak, chociażby tak, nie wiem, na przykładzie piwa, że się odwołam, że na przykład, nie wiem, że do piwa jest dolewany mocny alkohol. Jest coś takiego wokół ginu, waszym zdaniem, czy... Znaczy, mity może pewnie jakieś są, ale kompletnie... Ja znam jeden.
No, dobra, bo tak. Bardzo dużo osób pyta się, no gin, czyli ten gin z lampy, tak? Aha. Ja mówię zawsze, że po dwóch butelkach gin się pojawia. I nie trzeba posierać butelki. A powiedzcie mi, o właśnie, a propos właśnie butelki i tak dalej, jak już mam powiedzmy otwarte, gdzieś tam sobie troszeczkę nalałem, trzymać go w lodówce, czy trzymać go powiedzmy, nie wiem, w szafę stresowanej, żeby nie stał na słońcu, czy bez różnicy, gdzie go będę trzymał? No lepiej, żeby go trzymać w szafestce, żeby nie stał na słońcu, nie? Też zazwyczaj szkło ma znaczenie. Szkło w ogóle do czego służy? Szkło zatrzymuje nam wszystkie aromaty w alkoholu, dlatego też większość alkoholi mamy w szkle. To jest jedna rzecz. Dwa, niektóre dżiny mają specjalnie zaciemnione szkło, żeby właśnie nie było oddziaływania słońca, jeżeli stoi w miejscu bardzo nasłonecznionym, żeby się te promienie gdzieś tam troszkę odbijały, tak jak w przypadku oliwy z oliwek. No ale też wiele dżinów ma przezroczystą butelkę, więc lepiej trzymać daleko od słońca, no bo to tak w przypadku wielu alkoholi. No. Czynniki zewnętrzne bardzo mocno mają wpływ na to, co finalnie mamy w butelce, albo na to, co możemy mieć za kilka miesięcy, zanim go spróbujemy. Ale w lodówce nie, raczej nie. No jakby jeżeli lubisz trzymać w lodówce, to nie jest błąd, nie? Tylko po prostu nie będziesz... Znowu, bo cała filozofia polega na tym, jak działa nasz smak, albo jak oddziaływują te wszystkie warunki. W momencie, gdy damy do lodówki, schłodzimy dany produkt, więc dany produkt po degustacji będzie miał kompletnie zmniejszoną ilość aromatów, które będziemy w stanie wyczuć. Jeżeli lubisz coś mniej aromatycznego, czasami warto włożyć do lodówki, no bo ta temperatura zmieni nam finalnie odczucia smakowe. W pokojowej temperaturze, czy tak jak teraz tutaj jesteśmy, to zazwyczaj jak otworzymy butelkę, no to ona będzie bardziej aromatyczna, nie? Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze. Teraz to byśmy musieli przejść już do kwestii praktycznych, czyli po prostu kamery wyłączyć i zacząć degustację. Zapraszamy. Bo za dużo informacji jak dla mnie, dla osoby, która zupełnie gdzieś tam jest zielona w tym dżinie, ale przekonuję się jak najbardziej. No to może wy macie jakieś wolne wnioski na koniec. Coś, co byście chcieli ludziom przekazać na temat dżinu. No przede wszystkim, w każdym razie ja, polecam to, żeby ludzie nie bali się tego trunku, żeby próbowali od powiedzmy półki za te 30 zł do tych 300, żeby porównywali sobie, żeby kupowali różne rodzaje toników, takie co są dostępne w każdych sklepach lub nie. Też fajną zabawą może być stworzenie własnego toniku, czy stworzenie innego napoju, który będzie można świetnie połączyć z ginem. Sam teraz przygotowuję tapasze, czyli napój meksykański na bazie ananasa, które chciałbym połączyć z ginami ziołowymi. Będzie ciekawie, jeżeli ktoś nie wie jak zacząć, no to zapraszamy do nas. Na pewno trochę zainspirujemy. Też na pewno pojawi się u nas nasz syrop tonikowy. Czyli to jest syrop tonikowy? Syrop tonikowy, czyli jakby nie tonik, a syrop. Czyli możesz dodać... Bez alkoholu. Bez alkoholu oczywiście, ale jakby o smakach toniku. Czyli będzie gorzki, też po to, żeby przełamać troszkę gin. Do tego wystarczy ci odrobina wody gazowanej i świetnie to zagra. Czyli tak, do czystej gorzeczki też można dać. Też jak najbardziej. Można, ale bardziej to będzie polegało na tym, że przez to, że mamy syrop tonikowy, jesteśmy w stanie dozować gorycz w danym napoju, nie? Czyli w zależności od tego, ile dodamy wody, takie będziemy mieli wrażenie smakowe, nie? Więc będzie można tym troszkę manipulować. A właśnie, już w zasadzie ostatnie pytanie. Ile wy pijecie? No. W zależności od dnia, czy musimy degustować nowe rzeczy, czy nagrywamy jakiś filmik. Nie zakładam, że pewnie codziennie coś sobie tam do degustacji znajdziecie. Nie, aż tak to tak nie wygląda, bo to też można by było popaść w skrajność gdzieś tam związanego ze spożywaniem samego ginu. Ale jeżeli dostajemy nowe próbki, to zazwyczaj staramy się je degustować. No musimy, to też degustować nie oznacza, że bierzemy butelkę na stół i spożywamy to. Chodzi o to, że bierzemy po 50 ml do specjalnych kieliszków, w których jesteśmy w stanie zgromadzić jak najbardziej aromat i poczuć ten gin.
A powiedzcie mi, no właśnie, teraz mi uciekło pytanie, bo się rozmarzyłem nad tym... Degustacją? Degustacją. Mi uciekło pytanie, chciałem się właśnie coś dopytać odnośnie... A, już wiem, właśnie, a pijecie dla przyjemności? W sensie takim macie tak, że nie wiem, o, kupujecie sobie gin, siadasz i po prostu pijesz, czy za każdym razem jest tak, siadasz, pijesz i... Tutaj jałowiec, tutaj to coś, co nie pamiętam, co to było, ale wiem, że rośnie przy granicy z Ukrainą. I tak po prostu sobie, tutaj takie proporcje, a to by było dobre z tym tonikiem, a może z tym tonikiem, czy po prostu siadacie? Jeżeli jest nowy gin, to na pewno tak jest, że zawsze obojętnie, gdzie jesteśmy, no to już tam myślimy, co jest, ale staramy się jakby zostawiać pracę tutaj, na miejscu, a wychodząc gdzieś, siadając sobie, no... Tak, a w domu się... tylko czysta. No, w domu czysta? Nie, też gin z tonikiem przeważnie, ale nie tylko. To wszystko zależy od dnia. No, no też nie można pić jednego, tak? Trzeba patrzeć jeszcze... W toniku ginu, no to... W toniku też wiele wariantów. To trudno pić codziennie to samo, nie? To zawsze jest usprawiedliwienie. No, zawsze można to zmieniać. Proporcje mogą być różne. Oczywiście wnioski zawsze pojawią się w głowie. No to już jesteśmy tak zaprogramowani, że zawsze szukamy czegoś nowego i próbujemy dodać czegoś nowego i szukać czegoś nowego po to, żeby później móc to pokazać innym. Więc myślę, że to chyba już się wpisało w krew, w naszą codzienność. No ja nie mam nic do dodania. Jakby Mateusz powiedział wszystko, jak to wygląda rzeczywiście, więc... Jesteście zgodni. Nazwa w morzu, rozumiem, że się wzięła z... Lokal miał być śródziemnomorski, teoretycznie, ale wiedzieliśmy, że jeżeli nazwiemy go śródziemnomorskim barem i tak dalej, wszyscy kojarzyliby bardziej z kulinariami. Nazwa morze, pisana przez z kropką, bo to trzeba wspomnieć. I logo, które stworzyliśmy, człowieka na hamaku z kieliszkiem od Martini, to ma pokazywać taką alternatywę, że bardziej przychodzi się do nas na ten gin. A może to też świetna alternatywa. Może będzie otwarte, może napijmy się ginu, może jest na Wierzbięcicach. Tak, więc mamy kilka tutaj odniesień do samych gry słów. Okej, no to w takim razie zapraszamy serdecznie do morza, na morze, w morze. W morze też można popłynąć. No tak, myślę, że nie jeden tutaj was może popłynąć. I to pod każdym względem. Także ja wam dziękuję serdecznie, jeżeli nie macie żadnych wolnych wniosków więcej. No, myślę, że my dziękujemy, że wpadłeś do nas i mamy okazję się podzielić. Mam nadzieję, że ta przyjemniejsza część dopiero przede mną tej rozmowy. No, to zdecydowanie. Tak. Teraz dopiero zaczynamy praktykę. Tak. Moimi gośćmi byli Michał Nowak i Mateusz Witkowski. Tak? Można obejrzeć panów też na ich kanale Gin Tonic Club. Byliśmy w morzu, na morzu. Może będzie coś przyjemnego po programie. Ja oczywiście zapraszam do udostępniania, subskrybowania. Możecie też wesprzeć mnie na Patronite, żeby mi informacje udało się kolejne. Dzięki. Aha, i kubeczki oczywiście dla was. O, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pamiątkę, także coś tam zaraz kolejne. Zaraz sprawdzimy. Nowe ma.